Siemka, z tej strony Wojtu, a to kontynuacja, jakby to rzec, serii o najlepszych soundtrackach z gier. Ja oraz moi znajomi opowiemy wam teraz o ścieżkach dźwiękowych, które najbardziej zapadły nam w pamięć. Zapraszam. Siema, z tej strony Patryczkos. Miło mi znowu poegzystować na tej platformie i na tym kanale. Znowu soundtracki te? No to jak to co? Oczywiście, że goticzek. To, co powstało w studiu Piranha Bytes. Co? Już był? A, no tak, w poprzedniej części. Dobra, to czekajcie, spróbuję znaleźć coś innego. O, mam. Portal 2. Sztandarowy moim zdaniem przykład odpowiednio dobranych utworów do klimatu gry. No bo powiedzcie mi, co innego komponuje się z minimalistyczno-futurystyczną grą fabularno-logiczną, jak nie muzyka mocno elektroniczna? Skupienie na tym gatunku muzyki nie przeszkodziło autorom na pokazanie pełnego wachlarzu swoich umiejętności. Mamy tutaj wszystko. Nieangażujące, choć odczuwalne ambienty, mocne, energiczne utwory z elementami brzmiącymi, jakby były wyrwane prosto z wnętrza ogromnego komputera. Osobiście troszkę miałem tutaj skojarzenia z twórczością Apex Twina, przy obu rodzajach utworów. Mamy też utwory będące pełnoprawnymi produkcjami, chyba mogę tak to nazwać, popularnymi. Wystarczy wspomnieć o utworach śpiewanych przez grową GLaDOS, Want You Gone, czy utworu z pierwszej części Still Alive. Możliwe, że ich popularność jest zasługą mocno komediowego muzyka Jonathana Coltona, który oba utwory stworzył i do którego produkcji gorąco polecam sięgnąć. Ta różnorodność ścieżki dźwiękowej bardzo dobrze radzi sobie z momentami, gdy spokojnie szukamy odpowiedzi na zagadkę logiczną, ukrytą w aktualnym pokoju testowym, jak i podczas bardziej akcyjnych momentów, gdy sufit wali nam się na głowę. Nawet elementy fabularne, nie będące przecież głównym daniem omawianej gry, są świetnie uwydatnione przez dobrze przemyślane utwory. Głównym kompozytorem, zresztą nie tylko tej gry, studia Valve, jest Mike Moraski. I trzeba mu przyznać, że zrobił kawał naprawdę świetnej roboty. Soundtrack może również pochwalić się kilkoma całkiem zaszczytnymi nagrodami w branży gier. W grze możemy doświadczyć nawet proceduralnie generowanej muzyki, tworzonej poprzez interakcję gracza ze światem przedstawionym. Fajny bajer. A to nie wszystko. W grze pojawia się również utwór zespołu The National o tytule Exile Vilify, stworzony wyłącznie na potrzeby gry i wydany jako singiel zespołu. Próbując nie zdradzać większych szczegółów, utwór został stworzony głównie na potrzeby ukrytego bohatera Ratmana, którego historię bardziej poznamy w komiksie Portal 2 Labrat. A i w oryginalnym soundtracku znajdziemy utwory nawiązujące do tej postaci, głównie sugerujące schizofrenię bohatera. Jako ciekawostkę można dodać, że utwór grupy The National uczestniczył w konkursie na nagranie teledysku. Warto zobaczyć, na jakie kreatywne pomysły wpadli fani serii. Jeżeli korzystacie z usługi aplikacji Spotify, możecie od razu sprawdzić soundtrack, wyszukując album Portal 2 Songs to Test By, w którym znajdziecie utwory z obu części serii. Okej, czas na mój kolejny wybór. Jest to The Last of Us. Wspomnę tylko, że mam na myśli soundtrack z pierwszej części serii, bo drugiej jeszcze nie miałem przyjemności ograć. W tym przypadku mamy zupełnie odmienne podejście do tematu. Muzyka mocno organiczna, wielokrotnie stawiająca na pierwszy plan gitarowe brzmienia. Oprócz kilku bardziej orkiestrowych kawałków, poruszamy się głównie po stonowanej, minimalistycznej muzyce emocjonalnej. Chyba nie da się znaleźć lepszego muzycznego kompana do walki o przetrwanie w tej postapokaliptycznej, pełnej akcji historii. A co najlepiej współgra z tego typu muzyką? Oczywiście, że emocje. A to w grze z omawianego soundtracku ma, podejrzewam, największe znaczenie. W tym przypadku sporą rolę grają nostalgiczne emocje, ponieważ na moją ocenę soundtracku wpływają wspomnienia z gry łączone z określonymi utworami. Również nie zdradzając za dużo, powiem, że chyba największe wrażenie wywołał na mnie utwór The Path A New Beginning, który niesamowicie podkreślił siłę dziejącej się aktualnie akcji. Moim zdaniem ścieżka dźwiękowa jest tutaj dobrana idealnie. W subtelny sposób potęguje przedstawianą historię i emocje bohaterów między sobą. Głównym kompozytorem jest muzyk argentyńskiego pochodzenia, mam nadzieję, że dobrze przeczytam, Gustavo Santaolalla, który już wcześniej wyrażał sporą chęć pracy przy grach, jednak czekał na taką, która będzie skupiała się na bohaterach i historii. Co ciekawe, muzyka powstawała w mocno wczesnym etapie gry i można uznać, że w sporym stopniu wpłynęła na fabułę opowieści.
Soundtrack, podobnie jak sama gra, zdobył też uznanie krytyków, zdobywając prestiżowe nagrody i nominacje. Ścieżka dźwiękowa jest do znalezienia na wielu serwisach streamingowych, m.in. na Spotify, pod tym samym tytułem co gra. Tutaj jako ciekawostkę mogę dodać, że Gustavo do produkcji unikalnych dźwięków nagrywał muzykę w różnych pokojach, wliczając w to łazienkę i kuchnię. No dobra, i to by było na tyle. A nie, czekajcie, mam coś jeszcze. The Neverhood. Jako przykład tego, że muzyka eksperymentalna też może mieć miejsce na liście najlepszych soundtracków z gier. Co, zaskoczeni? Posłuchajcie, co tutaj się stało. Trudno to jakoś znajomo scharakteryzować. Można powiedzieć, że szalony klimat soundtracku idealnie pasuje do szalonej gry, jaką Neverhood jest. Ja osobiście czuję tutaj nuty bluesu i folku, oczywiście uzupełniane przez chaotyczny wokal. Wydaje mi się, że to właśnie wokal ma tutaj najbardziej eksperymentalne działanie. Nieokreślone nucenie w jakimś niezrozumiałym języku, kaszlenie, gwizdanie, śmiech, krzyki czy nawet odgłosy pukania gardła nie są tu niczym obcym. Gdy nie jesteśmy zaznajomieni z całą grą, może nam się wydawać, że taki soundtrack nigdzie nie będzie pasował. Nic bardziej mylnego. Uważam, że ten nietypowy i unikalny soundtrack świetnie pasuje do pokręconej, ale też pozytywnie zakręconej przygody, jaką The Neverhood jest. Mamy tutaj ten sam rodzaj synergii, jaki z grą miały wcześniej wspomniane soundtracki z Portal 2 czy The Last of Us. I w bardzo namacalny sposób gra pokazuje przykład, że w produkcji najlepszych ścieżek dźwiękowych nie trzeba podążać za utartymi schematami. Soundtrack opracował i zagrał Terry Scott Taylor, zajmujący się w większości muzyką chrześcijańską. Tutaj w ramach ciekawostki powiem, że w zbiorczym albumie Imaginarium Songs from the Neverhood, który dodatkowo zawiera utwory z dwóch innych, ale będących w uniwersum Neverhooda gier, Skull Monkeys i Boombox, mamy odszyfrowane teksty utworów wraz z notką, by spróbować śpiewać je razem z Terrym. Co tu dużo mówić, odmienny, a zarazem świetny soundtrack. Oczywiście grę też gorąco polecam sprawdzić. Dzień dobry, wieczór, z tej strony Wojtu. A jeśli chodzi o moje ulubione soundtracki, to muszę wspomnieć o tym, który znajduje się w fanowskim dodatku do The Binding of Isaac. Mowa tutaj oczywiście o Antiberfie. Samą tą ścieżkę stworzył Madev. No, zrobił on lepszą robotę niż ludzie, którzy byli odpowiedzialni za ścieżkę dźwiękową w samym Isaacu. Znaczy, nie chodzi mi o jedynkę, bo tam soundtrack był niczego sobie. No, ale w Rebirthie coś nie pykło. A Madev poprawił to, dodał wiele swoich kawałków, bardzo dobrych, wpadających w ucho, takich bardzo klimatycznych. Sam łapałem się na tym, że czekałem czasami nawet po 2 minuty w Secret Roomie, tylko po to, żeby przesłuchać do końca Forgotten Lullaby. Często też wybierałem alternatywną drogę ścieżki, tylko po to, żeby posłuchać troszeczkę więcej tych utworów. W ogóle, mój ulubiony utwór z całego tego albumu to Journey from a Jar to the Sky. No i w sumie w grze usłyszałem go aż 0 razy. A to dlaczego? No ponieważ występuje on w pokoju planetarium, który pojawia się tylko wtedy, kiedy nie podnosimy przedmiotów z treasure roomu. I to nie jest nawet pewne, że ten pokój się pojawi, po prostu ta szansa się zwiększa. No chyba, że ja jestem jakiś niedoinformowany. Oczywiście oprócz tego Journey from a Jar to the Sky podoba mi się Machine in the Walls, Hallowed Ground, czy chociażby Innocence Glitched. Wszystko jest dostępne na Spotify'u, więc sami możecie to sobie wszystko na spokojnie przesłuchać. A nuż się wam coś z tego spodoba? Kto by pomyślał, że gra dziejąca się na rave party może mieć taki dobry soundtrack? No chyba każdy. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby taka gra miała badziewną ścieżkę dźwiękową, to każdy by ją olał. Odnośnie samej muzyki, to na pewno wyróżnia się ona na tle konkurencji. W końcu w ilu grach możecie posłuchać czegoś w rodzaju niemieckiego techno-industrialu połączonego z dark trance'em, czymś w rodzaju noir? Mix ten zdaje się tworzyć takie swoje własne brzmienie. Oczywiście w samym brzmieniu pomagają mu też, jak wspomina sam autor, ręcznie stworzone foleje, które wrzuca gdzieniegdzie. Mówił, że zainspirowało go do tego Machinarium. Wydaje mi się, że gdyby nie autor, to ta gra nie byłaby tym samym, czym jest dzisiaj. Utwory te budzą strach,
ekscytację i niepokój. A właśnie, autorem tych wszystkich utworów jest Doxet, który teraz sam opowie o swoich ulubionych ścieżkach dźwiękowych. Co ciekawe, poznałem się z nim tylko i wyłącznie dlatego, że rozpoznałem sample w utworze Agri. No jest to Sacrifice Drums Sakury. Wiem, że Doxet miał o tym mówić, ale niestety jakoś tak się złożyło, że nie był w stanie, więc sparafrazuję tekst, który mi wysłał. Silent Hill 2 podoba mi się miks pomiędzy pięknymi melodiami a industrialnym ambientem, jak chociażby w Betrayal, który jest jednym z moich ulubionych utworów z tej gry. Ten soundtrack jest unikalny i klimatyczny. Halo 3. Głównie z powodu nostalgii. Lubię kawałek z głównego menu, który jest melancholijny i piękny, czyli taki, jaki zazwyczaj lubię słuchać. Ta gra ma też pełno niezłych momentów, jak Finish the Fight, które mocno zapada w pamięć. Machinarium jest pełno dziwnych elektronicznych dźwięków, które są oryginalne i ciekawe w odsłuchu. Podoba mi się, ile ta ścieżka dźwiękowa używa unikalnych sampli. Inspiruje mnie także to, jak ta gra miksuje foleje z syntezatorami. Hej, z tej strony Małpers. Przy okazji naszego kolejnego materiału o najważniejszych dla nas soundtrackach z gier zdecydowałem się na wyścigówkę, a konkretnie Burnout Paradise. Tak swoją drogą na kanale możecie zobaczyć recenzję jej remastera i jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to gorąco zachęcam. Choć ostrzegam, bo z tego co pamiętam trochę za bardzo poszalałem przy niej z ustawieniami mikrofonu. Dobre soundtracki były kiedyś znakiem rozpoznawczym większości tytułów, w których pojawiały się szybkie pojazdy, ostre zakręty i kawałki rozbitego szkła na drodze. Kiedy rozmawiam o takich rzeczach z moimi ziomkami, bez zastanowienia wskazują oni serię Need for Speed Underground, która na tamte lata wypadała po prostu fenomenalnie. Osobiście też sięgałem kilka razy po owe tytuły, ale tak po prawdzie nigdy nie udało mi się ich w pełni ukończyć. W pamięć znacznie bardziej wbiła mi się za to inna produkcja, a dokładniej wspomniany już na początku Burnout. Ogrywałem się nim za czasów gimnazjum i zaraz na początku liceum, a to właśnie wtedy zaczynała się kształtować moja fascynacja muzyką rockową, metalową i pochodnymi od nich. Nie sposób było mi przejść obojętnie obok takich zespołów jak Killswitch Engage, Alice in Chains, Depeche Mode, Faith No More, Soundgarden, Airborne, Seether. No i grzechem byłoby też nie wspomnieć o odpowiedzialnych za motyw przewodni Guns N' Roses. Oczywiście pozycji na playliście jest o wiele, wiele więcej, bo poza utworami znanych wykonawców twórcy dorzucili w gratisie zbiór kawałków z poprzednich odsłon serii oraz kilka kąsków prezentujących muzykę klasyczną. Dość ciekawym doznaniem było prowadzić samochód z przygrywającym w tle Vivaldim albo Mozartem, ale to właśnie ta główna zbieranina była dla mnie najbardziej istotna. Jeśli jesteście ciekawi, całość możecie sobie sprawdzić w internecie. Jeżeli ktoś nie miał okazji porozbijać się w wyznaczonym przeze mnie tytule, to gorąco polecam. Nie jest co prawda niczym odkrywczym, ale wykonany został bardzo solidnie. Ode mnie to tyle. Hejos. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał i zapraszam do sprawdzenia pierwszego odcinka z tej serii. Jeśli macie jakieś swoje typy ścieżek dźwiękowych, które mogłyby się znaleźć w następnym odcinku, dajcie znać w sekcji komentarzy. Pozdrawiam i życzę zdrowia.